Cześć, witam serdecznie, jestem Śpiegol i zapraszam na kolejny odcinek z serii Minecraft Projekty, w której buduję ciekawe rzeczy, ładne rzeczy lub automatyczne farmy. Dzisiaj będzie akurat automatyczna farma żelaza, o którą sporo prosiliście na mojej serii survivalowej. Chcieliście zobaczyć jak ją zbudować. Muszę jednak podkreślić na samym początku, że to nie jest mój projekt, tylko to jest projekt Logical Geek Boya. Na YouTubie znalazłem ten tutorial i po prostu dla Was go przetłumaczę. I wybuduję, żebyście wiedzieli, jak to zrobić. Ale pomysł, cały system opracowany, budowanie tej farmy, znalazłem na kanale Logical Geek Boya i po prostu skopiowałem to na swoim świecie. I tłumaczę specjalnie dla Was. Więc możemy, możemy zaczynać, myślę. Tutaj przygotowałem taki filar, bo będziemy budować tą farmę nad wodą, bo tak zrobiłem też na swoim świecie, żeby to było odpowiednio daleko od moich struktur, żeby nic mi się tam nie spałniło, żeby zombie mi nie straszył w bazie i żeby było cicho, więc zrobiłem to dosyć daleko nad wodą. Ta farma musi też być zbudowana minimum 8 kratek nad ziemią i też po bokach, we wszystkie strony musi mieć minimum 8 kratek pustych, bo żeby wam się żelazne golemy nigdzie nie spałnowały. No i tyle jeśli chodzi o, o samo wstęp, farma będzie działała na zasadzie takiej, że zombie będzie straszył osadników. I po prostu będzie, będą osadnicy przyzywać żelazne golemy. Ale przechodzimy już do budowania. Tak jak widzicie, tutaj robimy sobie taką małą strukturę. Bloki oczywiście są dla Was dowolne, które sobie wybierzecie. Oczywiście te szklane niech będą szklane, bo będzie Wam wtedy łatwiej, żeby golem się też nie zespałnił na nich po prostu. Robimy sobie taką strukturę, i tutaj wlewamy wodę. Tu jest źródło wody. I na tym będzie właśnie za chwilę stało, stało zombie. Tutaj sobie na chwilę tak zrobimy, bo musimy podnieść o dwie kratki to do góry. Gdy mamy już coś takiego, to tu do środka będzie trzeba wpuścić zombie i oczywiście tutaj na kreatywnym mógłbym spokojnie zrobić to jajkiem, ale chcę Wam też pokazać, jak to zrobić, żeby, żeby po prostu sprowadzić tutaj zombie na kreatywnym na survivalowym świecie, tak jak to zrobiłem u siebie. Robimy coś takiego, bo wtedy tutaj będziemy mogli się schować, zombie przez to nie przejdzie. Tutaj na chwilę też to blokujemy i tu będzie trzeba po prostu zrobić o w ten sposób schody na sam dół, tak żeby zombiaka tutaj Przyprowadzić, żeby zombiaka tutaj przyprowadzić, ale to będziemy musieli poczekać sobie na noc, albo w sumie mogę sobie tutaj włączyć zaraz noc, bo jesteśmy przecież na kreatywnym i musimy zrobić coś takiego, żeby zombie nas goniło i żeby za nami weszło. Także ja zespałnuję zombie i zrobię tutaj noc i pokażę wam, jak to zrobić. Dobra, mamy już zombie, mamy noc, możemy przełączyć się na survival. Ok, jesteśmy na trybie przetrwania, zombie nas goni. To jest dosyć ryzykowne, bo nie mam żadnej zbroi ani broni, ale chyba damy radę, oglądamy się tylko, czy zombie za nami na pewno idzie. Idzie i tutaj musimy się schować. Jak widzicie, nie przejdzie, bo tutaj trapdoor mu przeszkadza. I wtedy usuwamy ten blok. Zombie sobie wpada do środka, i oczywiście musimy dać mu znacznik albo jakiś przedmiot do rąk. My go nazwiemy sobie Ziomek, i wtedy już nie zniknie. nie zniknie. Teraz natomiast jeszcze zanim, zanim będzie dzień, ja już się przełączę na kreatywny, zanim będzie dzień, trzeba tutaj go zabezpieczyć, żeby się nie spalił. Więc tutaj dodamy sobie blok, który będzie go w dzień zasłaniał, i dzięki temu on się nie spali. I też dodamy sobie tutaj dźwignię, która za chwilę nam pomoże w zrobieniu mechanizmu pewnego, bo będziemy musieli zabezpieczyć to wszystko. Oczywiście to sobie usuwamy, i tak to, tak to powinno wyglądać. Dodajemy sobie szkło tutaj, dodajemy sobie szkło tutaj, i też tymczasowo na chwilę dodamy sobie te u góry, i tutaj też u góry, żeby wziąć tło klepki. I to będzie takie zabezpieczenie, że farmę będziemy mogli sobie wyłączyć. Trzeba pójść na dół i kliknąć tutaj. Wiecie co, ustawię dzień, bo słabo widać czarne szkło. Ok, i mamy dzień, tak jak widzicie. Już lepiej widać teraz te nasze bloki i zombie się nie pali, no bo jest pod solidnym blokiem. I teraz, tu pod spodem, robimy sobie lepki tłok i tutaj też robimy sobie. Lepki tłok, i wtedy to szkło możemy sobie u góry usunąć. I musimy tylko postawić coś na górze, żeby ten blok nie był spawnowalny dla golemów, tutaj, żeby nic się nam nie zespawniło. I teraz będziemy mogli zrobić tak, i wtedy zombie będzie schowane, zakryte, osadnicy nie będą go widzieć, i farmę będziemy mogli chwilowo wyłączyć, jeśli będzie taka potrzeba i usunąłem tymczasowe bloki tutaj tą wieżę i ziemię tą schodki, które tutaj były chociaż mogliśmy, moglibyście je zostawić żeby później łatwo tutaj osadników dostarczyć więc można było je zostawić i wy to zróbcie, zostawcie je jeśli będziecie tą farmę budować żeby też osadników dostarczyć tutaj w łatwy sposób natomiast nam teraz będą przeszkadzały więc je sobie na chwilę na kreatywnym usunęliśmy i teraz następna rzecz, trzeba wybudować łóżka czyli zrobić tutaj od poziomu Zombie 5 bloków, i z tej strony budujemy sobie łóżko. I robimy trzy łóżka z jednej strony. Można zrobić tak naprawdę tylko z jednej strony tą farmę, czyli tylko na tą stronę, na którą ja buduję. Natomiast na survivalu zrobiłem z dwóch stron, żeby ta farma była bardziej wydajna. Tak też Logical Geek Boy pokazywał w swoim tutorialu, żeby po prostu więcej mieć żelaza. Także pokażemy, jak to zrobić w ten sposób, ale jeśli nie macie środków, nie chcecie się z tym męczyć, to możecie zrobić tylko trzy łóżka z jednej strony i wtedy wszystko będzie załatwione wszystko będzie zrobione. E, jeszcze jedna podpowiedź. Tutaj oczywiście, jeśli budujecie tą farmę na przykład w miarę na początku, nie macie jeszcze jakichś materiałów, nie macie na przykład tutaj lepkich tłoków, szlamu i tak dalej, to można po prostu to sobie odpuścić i jeśli będziecie chcieli wyłączyć farmę, no to tu postawić po prostu solidny blok w tym miejscu na chwilę i wtedy możecie sobie pracować, działać, e, sprowadzać tutaj osadników, więc to nie jest koniecznie tak na 100% wymagane. No i mamy już... Mamy już łóżka, czyli miejsce dla osadników. E, mogą one sobie wisieć spokojnie w powietrzu. Dobra, i teraz możemy przejść do budowy platformy dla żelaznych golemów, żeby mogły się tutaj spawnować. Tutaj ustawimy sobie, czekajcie, tymczasowy blok na chwilę i robimy trzy bloki do góry. Od tej strony przy tym łóżku, gdzie mamy zombiaka, z tej strony, gdzie jest źródło, źródło wody. To już można usunąć i tutaj zrobimy sobie platformę... E, dla Iron Golemów. To możemy usunąć Iron Golemów, czyli żelaznych golemów. Oczywiście, Wy możecie używać innych bloków cegieł, kamienia, bruku, czegokolwiek szkła możecie używać po prostu przezroczystego lub białego. Ja tutaj wybrałem tak, żeby były po prostu ciemny, ciemny projekt. I tutaj mamy cztery bloki szerokości i musimy zrobić 2, 3, 4, 5 długości. I taką platformę, właśnie mamy wybudowaną dla Golemów. I jeszcze będziemy potrzebowali dodatku tutaj ze szkła, czyli tutaj robimy w ten sposób cztery bloki szkła, tutaj robimy dwa bloki szkła i tak to, tak to będzie wyglądało. Tutaj jeszcze sobie zrobimy tymczasowe szkło i postawimy sobie skrzynię w ten sposób. Będzie trzeba zrobić podwójną skrzynię i oczywiście i oczywiście też... Ee, Hopery, czyli leje zmierzające do tej skrzyni. Czyli stawiamy sobie tak i tak, żeby wszystko nam... Ups, ale dałem tutaj teraz. O, dobra, kreatywny. Za dużo odgram na survivalu. I spadłem. Dobra, ale w ten, w ten sposób musi to, musi to wyglądać. Tutaj jeszcze jednego szkła nam brakuje. O, w ten sposób, nie? I teraz, żeby... Otoczyć to wszystko dookoła, to robimy sobie też nad, nad tym szklaną, szklaną ścianę, tuż za hopperami, tuż za hoperami, czyli powiedzmy, postawimy sobie blok tymczasowy tutaj. OK, o tak. Teraz skrzynie będzie można cały czas otwierać, bo szkło nie jest blokiem, nie jest blokiem stałym, także na spokojnie można je sobie otwierać i robimy. To w ten właśnie sposób, przepraszam, tutaj te na dole nie będą oczywiście nam potrzebne z tej strony, aż tak. O, tutaj sobie zrobimy w ten sposób. Eee, nie, czekajcie, w ogóle popełniłem błąd. Przepraszam, musimy to, musimy to naprawić. Dobra, musiałem się cofnąć aż dotąd, bo zrobiłem błąd, bo usunąłem tutaj narożnik. Ta platforma musi być 5x4 i wtedy, po to jest to szkło tutaj żeby było o w ten sposób i hopery będą w narożniku e, dopiero tutaj, więc tu sobie musimy postawić e, skrzynię w ten sposób, zaraz sobie to szkło z tyłu usuniemy, o w ten sposób i tu muszą być leje, więc platforma musi być prostokątna 4 napięcia. ja tutaj sobie narożnik pominąłem, usunąłem, więc to musi e, wyglądać e, w ten sposób i teraz dopiero robimy szkło e, sobie dookoła tutaj, Tutaj na zewnątrz o wysokości dwóch kratek. Narożniki można mieć, ale nie trzeba. O, i w ten sposób budujemy sobie dookoła, dookoła całą, całą ścianę o wysokości dwóch kratek. Dobra, i otoczyłem właśnie platformę taką ścianką podwójną. I tak jak widzicie, tu jest platforma z kamienia dowolnego 4 na 5 i tu mamy bloki szkła, tu mamy bloki szkła, i tutaj tutaj hopery. Teraz w ten sposób wylewamy tutaj w narożniku wodę i ona rozleje się aż do hoperów, czyli będzie spychać tutaj nam żelazne golemy w tym kierunku i przy hoperach musimy tutaj przy lejach podwyższyć sobie tą ściankę, żeby założyć tutaj tabliczki, żeby założyć tabliczki, bo będą one nam potrzebne tutaj, żeby umieścić źródło lawy w ten sposób i wtedy tu u góry możemy umieścić źródło lawy. I gdy mamy coś takiego, to tutaj będą się spałnować żelazne golemy, będzie woda ich spychała tutaj nad leje, one będą spalać się w tej lawie, która tutaj jest, i wszystko będzie trafiało do skrzynki poprzez te leje. Oczywiście, możecie jak najbardziej sobie tą skrzynkę tutaj rozbudować, a nawet musicie sobie rozbudować, bo inaczej, powiem szczerze, to. No będzie ciężko, bo ta farma działa bardzo dobrze, działa bardzo dobrze, więc potrzeba wam więcej tutaj źródeł do magazynowania i to można w ten sposób sobie aż w dół kilka skrzyń tutaj zrobić, żeby wszystko się pomieściło. No i teraz identyczną platformę musimy zrobić sobie po prostu z drugiej strony. Dobra, i mamy już dwie platformy, jedną tutaj, drugą tutaj, e, trzeci punkt to zombie na środku i czwarty to mamy łóżka, oczywiście e, tutaj widzę, że popsułem przez przypadek jedno łóżko i zaraz dokładnie powiem e, co, trzeba, co trzeba nam tutaj zrobić, żeby to wszystko dobrze działało, no bo tu też mamy łóżka z drugiej strony. I teraz tak, przede wszystkim na sam początek musicie sobie zamknąć zombie, bo inaczej Wam się nie uda tutaj osadników doprowadzić, bo będzie ich straszyć. Więc zamykamy sobie zombie, budujemy sobie zasilane tory. Tutaj też postawiłem dźwignię, która je po prostu zasila, można włączyć. Zasilane tory, zwykłe tory aż do łóżka i później aż do każdego następnego łóżka też będziemy sobie robić. I jedna z najbardziej irytujących rzeczy w robieniu tej farmy, czyli właśnie e, znalezienia osadników, dostarczenia ich tam na górę. Ja sobie w swoim survivalowym świecie przypływałem łódką tutaj razem z osadnikiem do mojej farmy, wysadzałem ich tutaj i jak próbowałem wepchnąć po prostu do wózka, czyli ustawiałem ich tuż obok wózka, wepchnąłem do wózka, tak jak to teraz zrobiłem tutaj. No i wózek wpycham na tory, wózek wpycham na tory, aż żeby dojechał do zasilanych torów, on wtedy on wtedy tam e, wjedzie do samej góry, i po to tutaj wybudowałem tą ziemię, też tutaj, te ścieżki, żeby go tutaj. Zablokować, więc teraz te tory sobie stąd usuwam, wózek sobie stąd usuwam, on wszedł na łóżko, aczkolwiek, tak jak widzicie, ee, no będzie szybko stamtąd uciekał. Można próbować refleksem to zniszczyć, aczkolwiek e, no to bardzo wątpliwe. Myślę, że bardziej, by się denerwowali, by, bardziej byście się denerwowali e, z e, tym, że on cały czas spada. Więc to, co jest warto zrobić, to dostarczać tutaj osadników pod, e, wieczór, pod wieczór, bo on położy się po prostu. Spać do łóżka, namierzy to łóżko jako swoje i będzie już tutaj na stałe. I teraz, żeby wam to zaprezentować, ustawię po prostu szybciutko, e, noc, żeby on położył się spać. Timeset night. Ustawimy w ten sposób. I on pójdzie sobie spać na łóżko. Pójdzie, czy nie? Już zachodzi. Powinien zasnąć. Czemu nie zasypiasz gościu? To jest twoje łóżko. Ups. Może dlatego, że nie mam survivalu, nie wiem. Ale powinien zasnąć. Wszedł na łóżko, on pewnie teraz śpi. No i już nam stąd nie ucieknie. Więc teraz sobie te bloki usuwamy po prostu, żeby nam z tego łóżka już nie spadł. I teraz... Kurczę, da, spacja nieszczęsna. Teraz nie mogą zasilane tory zakręcać, więc trzeba je dołożyć tutaj zwykłymi torami. O, w ten sposób. I robimy to samo... Z, o, poszedł spać. To samo z drugim osadnikiem. Czyli... Próbujemy go tutaj do góry wepchnąć. Tutaj znowu musimy zrobić bloki tymczasowe, żeby on nam wjechał. Nie wiem, czy nam się to uda teraz w nocy, bo on będzie być może przed kimś uciekał, ale udało się, czyli wjeżdża ponownie do góry. Już nawet złapał łóżko, tak jak widzicie, bo jest do niego dostęp, więc chyba nawet nie będę go musiał zamykać. Zobaczymy. O, nawet nie to łóżko, co trzeba, ale ok, poszedł sobie spać, więc możemy tutaj usunąć. I tak samo robimy następnego gostka, jeszcze jednego osadnika do wózka. Tutaj dostarczamy, wpychamy go do wagonika. Wagonik popychamy w stronę torów, oczywiście. Oj, żeby mi się to teraz udało. Jest, udało się. Dobra. Popychamy go, wjeżdża do góry. Znowu znalazł swoje łóżko więc można na wszelki wypadek go zablokuje, żeby nam się tutaj nic nie wydarzyło, nie będzie miał e, gdzie uciec i usuniemy ten wagonik po prostu mu. Op tak jest. i oni idą spać. i oni idą spać i w ten sposób możemy później sobie tutaj wszystko oczywiście zniszczyć, żeby nic nam e, osadnicy stąd nie uciekli. Nie uciekli. No i to samo musimy sobie zrobić z nimi z drugiej strony. I gdy wszyscy osadnicy są, trzech z tej strony, trzech z tej strony, mamy dzień, wstali już, obudzili się, to pozostaje nam tylko po prostu włączyć farmę, czyli klikamy dźwignię, żeby podciągnąć szkło do góry i żeby zombie już straszył, straszył naszych osadników. I widzicie, praktycznie jednocześnie z jednej i z drugiej strony pojawił się żelazny golem, zepchnięty został przez wodę nad leje, nad hoppery i tutaj pali się w lawie. Jak spali się w lawie, to to, co z niego wypadnie, czyli przede wszystkim że żelazo, poleci, poleci na dół. Żelazo i maki się nie niszczą, ponieważ lawa jest u góry i golem spłonie, ale lód z niego wypada na ziemi do tych lejów, więc się nie spalą. I teraz, co jeszcze na koniec bym dodał od siebie: tutaj mamy oczywiście te skrzynki i widzimy, jest żelazo, jest mak tutaj. W środku więc wszystko działa tak jak należy. Możecie poprzestać na czymś takim, albo możecie spróbować zrobić coś takiego, jak ja będę robił. Czyli tutaj skrzynki, tu właściwie mogłaby być jedna skrzynka, ale już nie chciałem tego przebudowywać. I tu po prostu słup z lejów, bo zobaczcie, tutaj są po prostu leje ukryte. Pod zapadniami, pod trapdorami, i wtedy całe to żelazo leci na sam dół, tam gdzie macie, gdzie macie łatwiejszy dostęp, żeby nie trzeba było się tam wspinać do tej farmy, i wtedy całe żelazo spada tutaj. Zrobiłem sobie tutaj takie skrzynie plus ender chest, tak na wszelki wypadek, żeby mieć podręczny ekwipunek, nie? I w ten sposób można to sobie zbudować, tylko pamiętajcie, że jeśli coś budujecie wokół tego, to po pierwsze minimum dwa bloki od osadników, żeby osadnik nie zszedł z łóżka, bo tak to może się władować na coś, zeskoczyć, jeśli zbudujecie coś niżej, to może zeskoczyć. No i też, żeby to co tutaj będziecie budować, żeby było budowane z bloków, na których nie mogą się spawnować aerne, e, żelazne golemy, czyli szkło, czyli zapadnie, czyli schodki, czyli pół bloki na e, wyżej niż jeden blok jak gdyby, nie? Trzeba z czegoś takiego budować całe otoczenie. No, i tak, moi drodzy, tak wygląda. Oto ta farma żelaza, więc. To wszystko. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Pamiętajcie, że pomysł był Log Logical Geek Boya, nie mój. Ja tylko skopiowałem jego farmę i po prostu zbudowałem z innych bloków. Link oczywiście do jego farmy też macie w opisie pod tym filmem. A ja już Wam dzisiaj dziękuję. Kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. No i żelazna e, farma żelaza gotowa. Chodzi tak jak należy. Golemy spadają do lawy, więc mam nadzieję, że bardzo Wam się to przyda na Waszym survivalowym świecie, bo jest to niezwykle Użyteczna farma. Na razie, cześć, do zobaczenia.